Nie nabrażaj tu na nikogo. Jesteśmy w obozie. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie. Co cię tu sprowadza? Ogólnie można tutaj zostać chyba tym guru, jeśli myślisz, że korzystać z magii, albo strażnikiem świątynnym. To zależy już, jaką drogę obierzemy. To nie było zbyt mało. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będ... Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Lepiej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Lepszy ryc niż... Oczywiście, nie... Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni... 150. Oczywiście. Nie, jako to ma ochronę. Broń 5, ogień 1. Ludzie zawsze... A moje ma... Jeśli myślisz, że... Broń 5, ogień 1. Nie, moje jest lepsze. Ale jest i droższe. Kim jest? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać. Ale ja muszę por... Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich... Jak znajdę naj... Mogę ci pokazać. Pokaż mi. Niech śni... Dobra. Miałem dodatek stara ogarnąć tutaj sprawę. Topielec, chata krzykacza. Receptura bractwa. Dobra, to mówmy wszystkim, że chcemy dołączyć. Chciałbym o tym, czy możesz zostać jednym z nich, ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru... Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru... Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą... Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, z pewnością znajdziesz w obozie wiele... Okej. Niech śnią... Czyli jakby musimy doprowadzić do takiego stanu, żeby sami nas nawet chcieli dodać do tego obozu. Także ten głos Dextera nie jest wcale taki łatwy. My w ogóle nie mamy jeszcze nawet takiego poziomu, aby dołączyć do żadnego z obozu. Nie powinni wiedzieć. Myślałem, że się skończyło już dawno temu. Nie powinieneś wiedzieć. Do Iberiona na pewno nas nie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie wpuszczam. Tylko zachowaj to dla siebie. Niech już więcej nie powtórzy. Niech śniąc. Cześć. Długo jak mnie to nie dotyczy. Wszystko w porządku. Chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Okej. Musisz uważać na to, co mówisz. Tu nas nie wpuszczą. Stój! Na świątynne wzgórze można we... No dobra. W dzisiejszych czasach na nie... To jest Kor Kalon i jest Korangar. Korangar jest... Zawsze to samo. To myśli strażnikami. Jeśli myślisz, że... A Kalon eksperymentami.
Okej. Jeszcze raz musimy iść. 50 weźmy. Ale to jest za, to nie mój problem. Wszystkie trzy długi? Ej, ciekawe, czy możemy wziąć tą rudę od tych ludzi i spieprzyć z nią. Nie no, już bądźmy uczciwi, szostek ze świtakiem zrobiliśmy. Co on ma za rzeczy? Dużo żarcia. No i w sumie to tyle. Dużo nam najmów, znaczy dużo najmów jest tutaj w sumie z edycją rozszerzoną. Aha, ten gotuje. A ten sprzedaje. Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły... Co to za pre... To mrok północy. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać... To nie było zbyt mało. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je... Przyszedł... Dostałeś już... Mam już dość tej papry. Ten Fortuna był chyba w... W obozie bandytów. Lepiej się do tego nie marzyć. Nie zmieni. Okej. To się już więcej nie powtórzy. Ciekawe, co to mi da. Myślałem. Siła plus jeden. Aha. No spoko. To i tak już musimy po dwa punkty. To jest arena chyba. Z tego co mi się wydaje. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Może? Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Nie, on opowiada jakieś rzeczy. Niekoniecznie ciekawe. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dzban brzytwa. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Już dużo odcinków nagraliśmy z tej gry. To się... Nie lubię tego obozu, bo tutaj bardzo dużo też miejsc jest ponad nami. Myślałem, tak, że to się skończyło już dawno temu. Ludzie zawsze gadają. On chyba hajs leży. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Dobra, to mamy. Kto komu piasek sypie? Dariona. To się chyba nigdy nie skończy. Jeśli myślisz, że... Masakra, ta modyfikacja dodaje nam tyle osób, że naprawdę te miejsca stają się dużo bardziej żywe. Cześć! Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze... Poznaliśmy tego Dustiego. Jeśli myślisz, że... Nie chciałbym teraz...
Ludzie zawsze gadają, jak nie było. Tutaj, z tego co pamiętam, była osoba, która mogła nam pomóc tych gór przekonać. Ogólnie patrzyłem sobie statystyki broni dwuręcznych, to tutaj no jest troszeczkę inaczej. Dobra, nieważne. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Opowiedz mi, a co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele. Co możesz mi powiedzieć? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizję objawienia. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam... I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać... Opowiedz mi o tu... Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa... Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba... On pewnie osiągnął. Niech śniący ma... Ale tak, zawsze mnie to trochę śmieszyło, że... W sumie Diego też jest nowicjuszem. Lee jest wyżej rangą. Lares też jest szkodnikiem, a raczej dowódcą szkodników, więc... I tak potem każdy wybiera inną drogę, więc... Nie ma co oceniać. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Potem wszystko się rozpada, tak samo jak cieniów nie ma, tak samo jak musisz nie ma uważać nowego obozu. Jeśli myślisz, że... To nie było zbyt... Jak mi się wydaje, to on chyba coś nam mógł pomóc. W tej historii zawsze musi być jednak ziarno prawdy. Nie ma aktualnie żadnej chaty, z której możemy korzystać. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To się już więcej nie powtórzy. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Ludzie zawsze gadają. W tej historii musi być zapewne jednak... Zapewne masz rację. Okay. Kiedyś pogadajmy lepiej o czymś innym. Inaczej. Dobra. Jeśli myślisz, że... Tutaj są jakieś najmy? Nie, strażnicy świątyni. Jeśli myślisz, że... Zapewne masz na to już chyba. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Tu ktoś tylko jest. Tylko zachowaj to dla siebie. Wow. To ten lań? Chyba tak. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To nie było zbyt mądre. Może? Mam już dość tej paplaniny. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Okej. To nie było zbyt mądre. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie zawsze gadają. No właśnie, winogron to ja tu nie widzę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lepiej się do tego nie mieszać.
Daj Cape Dan. To nie mój problem. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Winogrona, ruda. Dobra, na razie nic nie kupuję, bo mam może 740 bryłek. Patrzcie, winogrona sobie leżą. Zawsze to samo. Z nimi to chyba nic nie podziałamy bardzo. W dzisiejszych czasach na nikim nie... Też nowic już jesteś. Chyba będzie się trzeba troszeczkę wyżej przejść. Nie wiem, ja mogę do Korkaloma iść? Mi się wydaje, że nie. W sumie to i tak jeszcze mi się tak bardzo nie spieszę. Na razie tam mogę porobić te zadania. Nie to kliknąłem. Może do domów pochodzimy. Dariona. Harlock. Z tobą gadałem? Z tobą chyba gadałem. Tutaj są jacyś jeszcze. Niektórzy. Strażnicy, bryłki węgla, misjusze dwa. Dario, chyba ten. Mnie to nie dotyczy. Trochę i starze. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dobra. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Obrażenia 19. Mam już dość. No mam lepsze. A musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Cześć. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Nie mam wiele czasu na To nie mój problem. To świetnie. Ale możemy sprzedać to, co dostaliśmy. Ile dostaniemy za miecz topielca? Dostaniemy 44. No, to wyszedłem na minus. Pewnie masz rację. Ale zawsze daje nam taki wybór, że moglibyśmy... To nie mój problem. No, mamy zawsze wybór, tak? No, akurat wzięliśmy teraz lepszą broń. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Cześć, bryłek. Ale dajmy już spokój. Poza tym ja nie chciałbym z nim walczyć, bo nie wiem, czy dałbym radę. Taki oto problem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować, bo jak mnie to nie dotyczy. 50 i tak będę musiał zapłacić. Dobra, ten ostatni... Chyba nigdy nie jakoś tam miał na imię. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią. Dobra. Hej,
odezwałeś. Widzę, że zaznajomiłeś się. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będzie... Przemówiłem do ciebie, bo... W jaki sposób mogę... Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą... Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu... Gdzie mam szukać? Na początek rozejrzyj się w starym obozie. W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Gdzie mam szukać? Na początek Dlaczego tak? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma... Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego przygotowujemy się do wielkiej... Jeśli chcesz dowiedzieć się... No dobra. Myślę, że może tamten kolega będzie chciał ze starego obozu pociągnąć ze sobą. Jest taka możliwość. Ale nie wyobrażam sobie mieszkać na bawni, serio. Chyba jeden ze strażników świątynnych. Wisi hajs. No to nie jest dobra wiadomość dla mnie. I będę musiał walczyć. Z początku jak myślałem, że mam ściągać długi, to stawiałem się właśnie na walkę. Ale dobra, została ostatnia z osób. Korangar. To ty? Jak on się nazywał? Idona. Korangar. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem? To chwalebne. Poświęcam mój czas tylko... Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić. Rozmawiałeś? Kazał mi zgubić. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. To wielki zaszczyt zostać przez niego choćby zauważony. To tam. Czy długi mamy? A może z Korangarem pogadamy na ten temat? Co mam zrobić? Najpierw musisz odsłużyć swoje... Patrzcie, jak szybko się udało. Noc się zbliża w ogóle. Będziemy musieli sobie jakieś miejsce znaleźć. Kiedyś takie w jego skórze. W tej historii. Starcard. Czekajcie, mam już wszystko prawie. Jeju, przecież ja tam byłem. Znowu tam wracać. Oni kończą trening już chyba na dzisiejszy dzień, więc musimy się streszczać. Tylko ja gadałem z Korangarem. Nie wiem, czy to Korangar, czy ktoś inny. Miał być. Nie ty. Może ty. Dobra.
Super. Znajdziemy sobie jakieś miejsce do spania. Przy okazji. Nawet na teraz po prostu. Do poranka. Hej, ty! Spadaj! Wy... Mądra decyzja. Tu też jest blisko końca bariery. Nie wiem, czy tamten bal ogólnie on z każdym rozmawia, czy tylko z nami. Dawson. Jak skaczemy, to chyba szybciej się poruszamy, tak mi się wydaje. Fortuno. A tak, do niego. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo! Starkad. No i fajnie. Poziomu nadal nie wbiliśmy. Spróbujemy może do Korkaloma iść. W ogóle po co są tutaj dwie drabiny obok siebie? To jest załatwiało się naprawdę bardzo dobre pytanie. Obok siebie. Gadajmy lepiej o czymś innym. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Powinieneś wierzyć we... Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrz... Oczywiście. Kain. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie re... Cześć, jest... Ja jestem Kain. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek... Dobra, zakończę na tym odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.